o tym, że Boża miłość nigdy nie ustanie do nas. On zawsze nas kocha i będzie nas kochał. I to jest cudowne i wspaniałe. Niezależnie od tego, w jakim stanie się znajdujemy, to Jego miłość jest niezmienna. Nasz stan emocjonalny, fizyczny, nasz stan duchowy się zmienia, prawda? Szczególnie fizyczny. Coraz więcej przybywa niektórym siwych, niektórym kolorowych włosów. Ale Bóg nie zmienia się i Jego stan się nigdy nie zmienia. Przypominały mi się podobne ograniczenia i restrykcje odnośnie zbliżenia się człowieka do Boga. W zasadzie, kochani, to większość religii takie ograniczenia, takie restrykcje zbliżenia się do Boga nakłada. To tylko nieliczni, tylko uprzywilejowani, tak zwani szczególnie przeznaczeni, szczególnie wybrani, mieli czy też mają prawo, aby się zbliżyć do Boga. A więc w tym momencie tworzy się pewnego rodzaju stanowiska tych, którzy są bliżej Boga. Tworzy się urzędy, tworzy się rytuały, tworzy się świętości. I to jest w wielu religiach. Tworzy się przewodników, przełożonych, pośredników. Tworzy się guru, tworzy się media, tworzy się tak zwanych wtajemniczonych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, którzy działają na linii pionowej, na linii góra-dół i stają się pośrednikami między tym, co sakrum, a tym, co profanum, między tym, co święte, a tym, co pospolite, tym, co skażone. I tak działają religie. Tak działają religie i religie właśnie chcą nałożyć pewne restrykcje, abyśmy nie mieli dostępu do Boga. Aby ani ja, ani ty, aby zwykły, szary, normalny, przeciętny człowiek, aby brudny, podarty, bogaty i biedny, jakikolwiek by był człowiek, nie miał dostępu bezpośredniego do Boga. Tak działają religie. Są pośrednicy. Jednak coś się wydarzyło, kiedy przyszedł Jezus. I kochani, te ofiary, otworzymy sobie teraz list do Hebrajczyków, okazuje się, że te ofiary były niedoskonałe. I czytamy w liście do Hebrajczyków w rozdziale 10, werset 1, 3, 4, werset 11, takie słowa. Albowiem zakon, czyli prawo mojżeszowe, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przynieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestaną by ich składać, gdyby ci, którzy je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni. Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzech. I werset 11. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary. I ostatni fragment, które, co tam jest napisane, nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. A więc, kochani, okazuje się, że do czasów Jezusa coś się stało. I przyszedł Jezus, żeby zrobić coś nowego. Okazuje się, że te ofiary, jak czytamy, nie rozwiązywały problemu przebaczenia grzechów. Czytaliśmy wyraźnie, nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. One były, to co ostatnio słyszeliśmy, chyba 2 tygodnie temu Piotr Glaser mówił kazanie, mówił o tym, one były cieniem rzeczy przyszłych. One nakierowały nas na coś, co ma się wydarzyć, co miało się wydarzyć. One nam mówiły, że kiedyś będzie cudowna, dostateczna, jedyna ofiara, którą Bóg przyjmie. One nam wskazywały. Ale same w sobie czytamy, że nie mogły nikogo doprowadzić do doskonałości. I właśnie przyszedł Jezus i Jego doskonała, niepowtarzalna ofiara na krzyżu za grzechy ludzkości coś nowego uczyniła. Za grzechy nie tylko innych, kochani, ale za moje i twoje grzechy, drogi bracie, drogi siostro, droga siostro, drogi przyjacielu.
za nasze grzechy również coś uczyniła. I czytamy o tym w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale, czytamy werset 11 do 14, następnie werset 28. Lecz Chrystus, gdy się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Jezusa Chrystusa, krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I werset 28. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz okaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. I również rozdział 10, czytamy werset 12. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. I werset 18. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, mowa jest o grzechach, tam już nie ma ofiary za grzech. A więc, kochani, mamy do tej pory religię, mamy przymierze mojżeszowe, mamy restrykcje nakładane na ludzi przez prawo, przez kapłanów, mamy restrykcje odnośnie obszaru, do którego nam nie można było się zbliżyć. I nagle przychodzi Jezus i czyni coś rewolucyjnego. Coś kompletnie innego. Coś, co w ogóle nikomu się nie śniło, że On to uczyni. Coś, co im na myśl w ogóle nie przyszło. Przychodzi Jezus i robi coś zupełnie nowego. Dlatego tylko On, nikt więcej, tylko On i dlatego On mógł to i wyłącznie uczynić, ponieważ to Jego krew została przelana. I tylko On może wyrwać nas i uwolnić nie tyle od brzemion grzechu, ale od konsekwencji grzechu. A więc uczynił coś od siebie. To nie nasze rytuały, obrządki, restrykcje, nakazy, zakazy. To nie to czyni nas godnym wejścia do obecności Bożej. Mamy coś, o czym nie śnili ówcześni, mamy coś, o czym marzą ludzie religijni na tym świecie. Mamy bezpośredni przystęp do tronu łaski. Czy zdajemy sobie sprawę, co to dla nas znaczy? W każdej chwili, w każdej sekundzie, w każdym stanie naszego, mojego i Twojego życia masz, droga siostro, drogi bracie, przystęp do tronu łaski. I apostoł Paweł pisze o tym, również pisze o tym autor listu do Hebrajczyków i przejdziemy teraz do głównej części, do 4 rozdziału listu do Hebrajczyków, żebyśmy mogli to lepiej zrozumieć. Potrzebny był ten wstęp, co było do tej pory i co uczynił Jezus. 4 rozdział, 14 do 16 wersetu czytamy. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. A więc, kochani, mamy kogoś, kto posiadł wszystkie najwyższe, najważniejsze i najbliższe Bogu tytuły, miejsca i pozycje i strefy. Mamy wielkiego arcykapłana. Już nikt w historii, w dziejach ludzkości, w dziejach świata nic więcej nie może zrobić.